Cześć kochani, po filmiku o makijażu. Dzisiaj przygotuję dla Was, dla siebie filmik o pielęgnacji, o maseczkach. W zeszłym roku miałam projekt, że dostałam od Natalii taki zestaw maseczek i tam były różne ze ślimak, mięta, jaśmin i robiłam sobie zdjęcia z tymi producentami substancji. A w tym roku, no taki jest ciężki rok, że nawet nie wiem, czy coś scenaryja. No może ja zaraz glinkę od Natalii położyłam. Ale w zimie już nie wiem, czy Amelia mi to kupiła w prezencie. To jest z Biochemii Urody. To są takie pastylki, maseczki w tabletce. Ale to tak naprawdę jest nic. To jest tylko ta taka płachta. Jak ręczniczki takie się kiedyś, pamiętacie, kupowało chińskie, się wkładało do wody i one się rozpościerały, to tu tak samo zrobi się z tego płachta. Jak to działa, to jeszcze pokażę, bo ja teraz nie będę tej maseczki kładła, tylko będę sobie przygotowała substancji. Ale idea tej maseczki jest taka, że bierzemy sobie coś i zanurzamy ją w czymś, no bo w samej wodzie to nie ma sensu. I tam różne kwasy hialuronowe. W sumie mam taką listę wypisanych tych rzeczy. Mogę to zamieścić w opisie. No zobaczę, zastanowię się jak. A ja chcę sobie zrobić z kwiatów po prostu taką jakby, no tą płyn, w którym zanurzę. No i normalnie to bym te kwiaty zaparzyła, nie? Ale zaparzanie nie jest takie dobre, woda no jest nośnikiem, bo no, jak sobie takie kwiatki jakieś położę same, to nie, to musi być coś płynnego. No i woda jest takim nośnikiem, czyli w tym sensie, że wyciąga. Najlepszym jest alkohol, ale nie będę sobie przecież spirytusu na ryja kładła. I dobrym też są oleje, ale to są bardzo skomplikowane procesy, a ja nawet bym nie chciała z oleju takiego wyciągu zrobić, chociaż to się da, to długo trwa. Można zalać po prostu oliwą i postawić takie i to wyciąga, bo kiedyś robiłam, a propos właśnie, robiłam taki wyciąg z nagietka i z dziurawca. Może sobie z nagietka zrobię, to taki miał być gojący rany, odświeżający, ale to innym razem. Teraz to sobie wymyśliłam. Więc wymyśliłam sobie, że mój pierwszy taki do maseczki to będzie z płatków kwiatów. Tu mam piwonię. Tutaj mam jaśmin, a tutaj mam bez czarny. Ja, o, on już się osypał. No ten bez to dobrze, że zebrałam przed tą powodzią. Mam go nawet pełny sienki worek osypanego. O, trzymałam w lodówce już ładne parę dni, no bo teraz to kleję, że nie ma mowy o zbieraniu ziół. O, tak pięknie, patrzcie, woreczki mi się stało. To zaraz wysypię jeszcze na miseczkę. Tam będę to musiała obierać, a to taka niespodzianeczka. Wszystko oczywiście pochodzi z mojego, no jaśmin nie z mojego ogrodu. Więc jeszcze jedna miseczka. No i to są. Wracam. Proszę. Kwiatki dziki bez czarny. Mój przeulubiony krzew. Bardzo ma dużo zastosowań. Jakież ma zastosowania? Przede wszystkim krzew jest piękny i pięknie jakby tak wypełnia miejsce w ogrodzie. Ładny jest na wiosnę. Piękny jest jak kwitnie. To są takie kaskady po prostu, szczególnie jak tak dużo krzewów rośnie koło siebie. Owoce są bardzo dobre, można robić sok, mają dużo witaminy C. Ptaki je lubią i pewnie tam inne zwierzątka. A oprócz tego ma bardzo dobre działanie i zawsze przy kompoście, jak się ma kompost, powinien być krzak bzu. I ja zawsze tak mam. Bo on bardzo szybko też rośnie, trzeba też nim uważać i przycinać. No i czym ja po prostu? Więc alkohol odpadł, odpad wodą nie chciałam, bo to by było najprostsze. Zalałam wodą i taki by mi powstał napar. I wymyśliłam sobie, że moim nośnikiem będzie ocet. To nie jest nawet jabłkowy, tylko owocowy, który sama robiłam. W tym roku to nawet ze skór z bananów zaczęłam robić, jak byłam w Anglii. Wszystko, jakiekolwiek resztki owoców, wiecie, obierki od jabłka, ogryzek, skórka, pestka taka, na której jest trochę, wrzucasz, zalewasz wodą i po trzech dniach masz ocet. Żadnej filozofii. No ale jednak ten myślę, że jest głównie jabłkowy, bo to już tutaj przyjechałam i te jabłka tylko kupowałam. I
Nie będę pokazywać, co ja dobra ze sobą tutaj jako tłuczek taki do wyciskania cytryn drewniany. Ja je sobie po prostu zmiażdżę, zmiażdżę, zmiażdżę. To mam taką grubą filiżankę. I potem je zaleję tym octem, zostawię i myślę, że wieczorem będę tą maskę kładła. A tego tłuczenia nawet nie pokazuję, bo to nie ma sensu. Pokażę, jak skończę tłuc. Ale jednak w trakcie tłuczenia przynajmniej opowiem trochę o właściwościach. Więc piwonia i jaśmin mają działanie odświeżające, antybakteryjne, antyprzewiśnie, czyli do cery trądzikowej ogólnie. Ale wszystkie takie kwiaty, płatki mają bardzo dużo tych fitoenzymów, czyli też są dobre dla skóry dojrzałej. Odświeżanie dla skóry dojrzałej też nie jest złe. A do tego właśnie teraz jeszcze coś sprawdzałam w internecie i wyczytałam, że jasmin wspiera leczenie depresji. A ja bierzę całą zimę herbatę zieloną z suszonymi kwiatkami jaśminu. Do tego go suszę. To natomiast bezczarny poprawia ukrwienie skóry między innymi, ale on też ma na pewno silne działanie takie antybakteryjne, czyli to wszystko na taką cerę trądzikową, zanieczyszczoną też by było dobre. Myślę, że bardzo dużo jest. Nie miałam w swoich książkach po prostu, w swoich takich materiałach poważnych, które mam akurat tych trzy ziół. W praktyce oczywiście. No i powiem wam, że to bardzo ładnie mi się uda. To zaraz pokażę. Podoba mi się ten bez. Ja chyba go jeszcze raz usłyszę, tak. Patent. A jeszcze a propos bzu, to zrobiłam szampana z czarnego bzu. Ale zrobię przerwę, bo to będzie za długie, nie? Jeszcze potłukę to. No i utłuczone. Nie wygląda to teraz zbyt atrakcyjnie, ale wiecie o co chodzi. Te komórki tych kwiatów się pootwierały i to wszystko, co one w sobie zawierają, te wszystkie swoje substancje czynne teraz są jakby dostępne. To można by sobie samo położyć na ryja taką papę. No ale to by było niewygodne. Wymyśliłam sobie, wymyśliłam. Więc dolewam mój ocet. Zaleję to tak. Pierwszy raz to robię i wczoraj to sobie wymyśliłam w ogóle. Bo znalazłam te maseczki i pomyślałam, że trzeba je zastosować. No. Octu troszkę więcej, żeby potem się ładnie namoczyła ta. O, i już od razu widzę, to się tak ładnie rozpulchniło, naprawdę. Kurde, mogłam to patentować, ale jestem zbyt flejtuchowata, żeby ludziom coś sprzedawać do kładzenia na ryję. O, paluchem mieszam. No i taka papeczka. I nawet zapach octu, który jest taki dosyć mocny, jeszcze przebija ten zapach kwiatów, pełno pyłków i tak dalej. Oczywiście nie zalecane do żadnych cer alergicznych, nie? No ale według mnie takie coś nie istnieje w ogóle. Taki. No i teraz to przykryję i odstawię, myślę, że dla bezpieczeństwa, do lodówki. Może w ciepłym, tak nie ma dzisiaj ciepło, do lodówki sobie to wstawię. I wieczorem będę nakładała, więc nakręcę wtedy drugą część filmiku. Na razie pozdrawiam. A i jeszcze zdecydowałam się, że jak już przy tych kwiatkach obrabiam, to zaparzę sobie na taki tonik, który robię tylko i wyłącznie, zaparzam różne zioła czy kwiaty, bo mam i tutaj mam troszeczkę chabra, bławatka, trochę jaśminu i piwonię tutaj białą. I to po prostu zalewam wodą, a potem dodaję koncentrat. Jeszcze to uzupełnię, bo jeszcze dzisiaj spodziewam się unboxingu. No i co? Będę dzisiaj nakładała maseczkę w płatce, wyprodukowaną przeze mnie z tych płatków. To wygląda tak mi za ciekawie, ale kolor, to zaraz zobaczycie, jest przepiękny. To w przepisie robienia tych płatków z pastelek jest jakiś tam kieliszek czy coś. Ale ja muszę to przelać, więc moją mieszaninę, jak mówiłam, wymoczone płatki w occie owocowym wkładam
sobie to wszystko tak i ja tak odgniotam, no. Po prostu przez siteczko przelewam. Tam, że będą jakieś drobinki tych pyłku czy czegoś, to mi będzie w ogóle przeszkadzało. I jeszcze raz podkreślam, to nie dla alergików. Takie cuda. Jeśli ktoś naprawdę ma alergię. I uzyskałam. No, sporo tego uzyskałam. A to spokojnie dałoby się wypić. Więc otworzę teraz te pastelka. To już pokazywała mnie. Po prostu wygląda jak pastelka. I pierdut wrzucam do... I on. No i szkoda, że nie mogę pokazać. Nie do pokazać się w trakcie. Pięknie się rozwija, pęcznieje. Ciekawe jestem, jak to robią. Rozwijają po prostu. To tak jak tampon. O, nawet kolorek jest odpowiedni. O, bardzo. Tak. No i już jest gotowe, nie? Do rozłożenia. Także to nie jest maska w płachcie. To są po prostu płachty, z którymi możesz sobie zrobić, co chcesz. I tak powiedzmy, że ta... Nie mogę się tutaj nie dobrać, bo zdjęłam okulary. I po prostu ta płachta... Przepraszamy za usterki. Ja to mam też nieładne, wyglądam trochę. No i nie jestem dzisiaj taka piękna, dzisiaj jestem w stroju domowym. Po prostu to są tylko płaty, z którymi sobie możemy zrobić, co chcemy. Samo to z wodą zamoczone, to nie ma żadnego działania. No i płachta jak płachta, to nic wielkiego, to jak z filmu Krzyk. A ja myślę, że będę sobie to parę razy zanurzała, ponieważ tego płynu mam sporo. Więc, no, może się pokaże w tym, zobaczymy. To tyle na razie. No i zmiana scenografii. W sypialni sobie jestem. Tu mam lusterko, założyłam. Myślałam, że to będzie delikatne, że się będzie rozrywała. Się trzyma. Nasączone, nałożone. Żadna rewelacja. Ciekawsze będą efekty. Jeszcze rzut zrobię. Jakby to pokazać ten. Ten ma kolor bardzo ciekawy, jak barszcz ukraiński. Widać? O, proszę. Widać coś, jak widać. No to tyle. To jeszcze na koniec robię zdjęcie z efektami, ale to będzie jutro i to po poziomkach, więc nie wiem. Będzie to na pewno wybielające z powodu tego octu. Więc pozdrawiam. A następne też będę tylko informowała, jakie sobie kwiatki użyłam. Wszystko będę robiła tak samo. A moja zasłonka, jak tam się pięknie prezentuje, się zgrała kolorystycznie. Pa, pa!